kosza Redeco. www.redeco.pl. Sensacja pewnie nie, ale duża niespodzianka na pewno. Konie Stanisława Borkowskiego były w tym roku najszybsze. Dla szkoleniowca to ukoronowanie jego długiej i bogatej kariery. Bardzo się cieszę, że był tak udany. Tym bardziej, że kończę karierę jako trener. Będę pracował z synem jako doradca. Zobaczymy, jak ta współpraca się będzie układała. Sezonu jestem bardzo zadowolony. Trener będzie mieć miłe wspomnienie z sezonu, choć triumfów było wiele. Najbardziej ceni sobie wygraną memoriałową. Ponieważ bardzo darzyłem wielką sympatię pana profesora Modrkowskiego, to myślę, że te gonitwy są dla mnie takie najbardziej znaczące. Wygrałem ją po raz czwarty z rzędu i to jest dla mnie wielka satysfakcja. Oczywiście nagroda Lesieńca też, nie mam nic do pana Nicwonia. Jestem jego wielkim znajomym, dobrym znajomym i powiedziałbym nawet może więcej niż znajomym. I wygranie tej gonitwy w tym roku dwoma końmi łeb w łeb jest to duże przeżycie i duża satysfakcja dla mnie. Borkowski przyznał, że gdyby nie zmiany organizacyjne, pewnie trenowałby konie także jeszcze w kolejnym sezonie. Zmusza nas inna sytuacja, prywatyzacja. Wszyscy trenerzy muszą się sprywatyzować. Ja, popatrząc na PESEL, nie bardzo już chcę to robić. Wolę się poświęcić i pomóc dziecku. Senior Borkowski nie będzie firmował swoim imieniem i nazwiskiem trenowanych koni, ale będzie mocno uczestniczyć w życiu stajni syna. Jak więc przygotowania do edycji 2015? Już trochę koni Michał ma. Część właścicieli, którzy dawali do mnie do treningu konie, dadzą do Michała. Także myślę, że stan koni będzie w granicach tam 20 do 30 sztuk i myślę, że to na początek tej prywatyzacji jest stan wystarczający. Zakończony w październiku sezon liczył 17 dni wyścigowych. Gonitw było 119. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl